Drogi słuchaczu, Igor Adamczyk, będący autorem tego opowiadania, debiutuje. Właśnie ruszyła przedsprzedaż jego powieści pod tytułem Ostatnie życzenie na stronie wydawnictwa Nocą. Egzemplarze zamówione w przedsprzedaży zostaną zadedykowane oraz podpisane przez autora. Jeśli masz ochotę na klimatyczny thriller osadzony nad Jeziorem Skrzyneckim spod pióra Igora, odwiedź stronę wydawcy i sprawdź więcej szczegółów. Przeklęty latawiec. Igor Adamczyk. Dlaczego znów to zrobiłaś? Mówiłem ci przecież... Przepraszam. Że mamy kłopoty finansowe i musimy oszczędzać. Marcin westchnął głęboko i mocniej ścisnął trzymanego w dłoni pilota. Telewizor już od długiego czasu milczał. Lecz życie wyrobiło w nim pewne nawyki noszenia ze sobą niepotrzebnych rzeczy. Patrzył na Ewę i widział, jak jej oczy wzbierają łzami. Nie ruszało go to. Już nie. Trwoniła pieniądze na wszystko, co tylko zobaczyła i zapragnęła mieć. Marcin wiele razy odmawiał sobie przyjemności dla dobra rodziny, a ona... Ona była rozrzutna i tej cechy stanowczo w niej nienawidził. Usiadł, a następnie odłożył pilota i pomasował skronie. Ewa stała jak słup soli. Będziemy musieli to zwrócić. Braknie nam na opłaty! Oznajmił, zatapiając twarz w masywnych dłoniach. Nie możemy, nie mam paragonu! Zanosiła się płaczem jak małe dziecko, a jej głos się łamał. Na ogół atrakcyjna i seksowna, teraz wzbudzała w Marcinie obrzydzenie. Trudno, jakoś sobie poradzisz. Popatrz na niego, zobacz jak mu się podoba. Mruknęła i wskazała palcem na oszklone drzwi, za którymi siedział Bartek, ich 11-letni syn. W dłoniach trzymał różnobarwny latawiec ze wzorem jakiegoś zwierzęcia, którego Marcin za cholerę nie mógł rozpoznać. Chłopiec wodził palcem po każdym centymetrze zabawki, upewniając się, że przy najbliższych wiatrach na pewno wzbije się w powietrze. A ty popatrz na to czarne pudło, które stoi przed tobą. Widzisz? Jest zgaszone. Wiesz czemu? No, wiesz? Ja tylko chciałam śpiewka stara jak świat. Ja chciałam to, ja chciałam tamto i siamto. Przestań wreszcie i zrób coś pożytecznego. Plama po keczupie musi zniknąć z koszuli do rana, bo nie mam w czym jutro jechać do biura. Słysząc to, popędziła do łazienki. Marcin odprowadził ją wzrokiem, dostrzegając, że ma na sobie stare dżinsy, a jej nogi drżą. Przetłuszczone włosy kobiety lśniły w świetle. Zastanawiał się, kiedy ostatni raz je myła i czy w ogóle wróci do dbania o siebie. Nie pracowała, ale zajmowała się domem i miała mnóstwo czasu, aby choć w pewnym stopniu powrócić do dawnej świetności. Wstał i wyciągnął z lodówki schłodzone piwo. Na zewnątrz nieśpiesznie zapadał wieczór. Marcin wyszedł na werandę, a następnie otworzył puszkę i pociągnął kilka łyków. Piwo zrobiło mu dobrze, ale jeszcze lepiej podziałał widok zachodzącego na horyzoncie słońca. Mieszkali na niewielkiej wsi, 8 kilometrów od miasta, do którego zmuszeni byli dojeżdżać starym Fiatem Punto. Tam też znajdowała się niewielka firma, w której Marcin od kilku miesięcy katalogował i archiwizował faktury. Z poprzedniej pracy został wyrzucony na zbity pysk po tym, jak wyszły na jaw przekręty finansowe właściciela. Od tamtego czasu narosły im długi, które musieli spłacić jak najszybciej, jeśli chcieli nadal grzać tyłki w przytulnym domku. Dlatego... aż skręcało go w środku na myśl o rozrzutności żony. Bzdurał sobie latawiec. Mruknął pod nosem i prychnął, spoglądając w niebo. Ani jednego powiewu wiatru. Zobaczymy, jak długo polata. Jakby na te słowa zza progu wyłonił się Bartek.
Miał na sobie dwuczęściową piżamę i stare, podarte kapcie. Popatrzył na ojca, a następnie usiadł naprzeciwko niego. Spuścił wzrok, jakby miał właśnie wyjawić, że stłukł wazon stojący na szafce. Czy naprawdę musimy go zwrócić? Zapytał cichym, niemal niesłyszalnym głosikiem. Ja bardzo chciałem latawiec. Kuba i Antek mają, każdy im zazdrości. Marcin czuł, jak głowa powoli robi się ciężka. Dawno nic nie jadł, a alkohol na pusty żołądek zazwyczaj nie wróżył niczego dobrego. Uklęknął na jedno kolano. Tak jak pewnego dnia przed 15 laty, a następnie położył dłoń na ramieniu syna. Przykro mi, synu, ale musimy. Wygląda na porządny i pewnie sporo kosztował. Odparł. Jednak mama pozwala sobie na zbyt wiele. Kupimy ci drugi, kiedy tatuś poradzi sobie z problemami, dobrze? Żadnej reakcji. Chłopiec siedział ze zwieszoną nisko głową, wpatrzony w podarte kapcie. Czyli kiedy? Jeszcze nie wiem, synku. Trudne pytanie. Ale puścimy go raz, zanim trafi z powrotem do sklepu? Jasne. Nagle oczy chłopca odnalazły spojrzenie Marcina. Błysnęły niczym dwie szklane kule. Dzisiaj? Dziś nie poleci. Musi wiać. A kiedy będzie wiać? Nie wiem, rano powiedzą w pogodzie. Bartek podniósł się niczym rażony piorunem i popędził z powrotem do domu. Marcin wiedział, że wkrótce radość syna zniknie. Zrobiło mu się żal, lecz nie miał innego wyboru. Usiadł na plastikowym krzesełku i założył nogę na nogę. Dokończył piwo, ale nie miał ochoty wracać do środka. Wpatrując się w rozciągające się aż po horyzont pola kukurydzy, rozmyślał. Dawno nie poświęcał czasu tylko sobie i dzisiejszego wieczoru było mu bardzo przyjemnie. Gdyby mógł, siedziałby na werandzie jeszcze długi czas, być może nawet do świtu. Złociste słońce powoli zachodziło między oddalonym rzędem drzew samosiejek, rzucając promienie na wszystko wokół. Kwadrans później Marcin wrócił do domu. Ewa siedziała na sofie i czytała książkę. Zajrzał do pokoju syna i dostrzegł go leżącego na brzuchu na podłodze, wpatrzonego w latawiec. Był bardzo stary, a nadgryziony zębem czasu materiał dawno przyschnął. Powiedział synowi, aby położył się już spać, a następnie wrócił do salonu. Skądżeś to wytrzasnęła? Ewa odrywała wzrok od książki, po czym sunęła okrągłe okulary z nosa. W mieście był jarmark z antykami. Jakiś facet sprzedawał stare zabawki. I pewnie wziął dwukrotnie więcej niż w sklepie. Nie odpowiedziała, co oznaczało zgodę. Wróciła do lektury, a Marcin poszedł wziąć prysznic i wyszorować zęby. Kiedy mijał pokój syna, przez szklane drzwi dostrzegł, że chłopiec wciąż leżał w tej samej pozycji, wpatrzony w latawiec. Bartek, do spania! Zawołał. Już, tato! Wszedł po schodach do sypialni. Słońce zdążyło zajść, ustępując miejsca wynurzającemu się księżycowi. Nastawił budzik, a następnie odetchnął i zapadł w niespokojny sen. Sobotnim rankiem Bartek wstał w znakomitym humorze. Wczoraj w pogodzie podsłuchał, że od północy nadlatuje wieczna aura. Synoptycy ostrzegali o gwałtownych porywach w centrum kraju, zalecając pozostanie w domu. Chłopiec jednak, zupełnie przeciwnie do rodziców, którym pogoda zdecydowanie nie odpowiadała, był w siódmym niebie. Już po otwarciu oczu przykleił twarz do okna i popatrzył na chmury. Niebo przykrywały kleiste, ciemne obłoki. Pobliskie gałęzie porywał wiatr, łamiąc, a następnie targając nimi po polu. Bartek chwilę oceniał możliwość wzbicia w powietrze latawca, po czym wyszedł do salonu, gdzie zastał jedzącą śniadanie matkę. Siedziała na kanapie i oglądała poranne wiadomości. Gdy ujrzała syna, zastygła z łyżką przy ustach i wstała.
Cześć, słonko. Na co masz ochotę? Płatki z mlekiem. Najwyraźniej spodziewała się tej odpowiedzi, bo przez jej twarz przemknął uśmiech. No tak, już grzeję mleko. Poszła do kuchni i wyciągnęła z szafki niewielki rondelek, pamiętający dawne czasy, a następnie wsypała dwie garści płatków do miski. Mogę zaraz wyjść na podwórko? Spytał chłopiec. Kobieta chwyciła swoje śniadanie i przysiadła się do syna. Nie wyglądała na zadowoloną, wcześniejszy uśmiech dawno znikł, zastąpiony grymasem. Ma padać cały dzień, jeszcze się przeziębisz. Mamo, ale możemy zobaczyć, czy działa. Latawiec w sensie. Hurra! Zawołał i mimochodem dojadł śniadanie. Odniósł miskę, a w drodze do pokoju zahaczył o łazienkę i wyszorował zęby. Latawiec leżał tam, gdzie go zostawił. Założony na drewnianym szkielecie materiał prezentował się wybitnie. Każdy centymetr wyglądał jak stworzony przez samego stwórcę. Dokładność, z jaką został wykonany, rozkładała na łopatki wszystkie podobne, dostępne w supermarketach. Wiekowość dodawała dodatkowego uroku. Jak przyznał sprzedawca, a Bartek dowiedział się tego od mamy, to była jego własność jeszcze z czasów I wojny światowej, kiedy dzieci nie miały takiego wyboru zabawek jak teraz. Chłopiec stał chwilę w bezruchu, zaabsorbowany pięknem nowej zabawki. Jeszcze nic, nawet resoraki otrzymane na poprzednie święta nie wywołały w nim tyle radości. Czuł się, jakby dostał wszystko, czego pragnął jako 11-letnie dziecko wychowane w średnio zamożnej rodzinie. Bartuś! Za drzwi dobiegł go głos matki. Bartuś, idziemy? Chłopiec wybiegł z pokoju jak szalony i chwilę później obydwaj stali na werandzie. Rączkę latawca trzymał w kurczowym uścisku w obawie, że zaraz odleci. Zeszli z niewielkich schodków opatuleni kurtkami wiosennymi. Wiało niemiłosiernie, a szelest liści mknących w powietrzu burzył wszechobecny spokój. Ze spróchniałych drzew spadały gałęzie. Kilka z nich leżało pod bramą prowadzącej do posesji. Bartek popatrzył na mamę, wolną dłonią chroniąc kaptur przed sunięciem. No to jak? Zawołała kobieta. Umiesz w te klocki? A co to znaczy? Roześmiała się, nie wiedzieć czemu. Po prostu rozwiń linkę, mocno złap rączkę i pozwól mu żyć własnym życiem. Mogła mówić ciszej, bo wiatr na moment przestał wiać. Bartek wykonał polecenie, a kiedy linka rozwinęła się do końca, latawiec wyfrunął w powietrze, zatrzymując się na tle ciemnego nieba. Musiał być naprawdę wysoko. W pewnym momencie Bartek ledwo był w stanie namierzyć go wzrokiem. Jaskrawy kolor wyróżniał się na niebie dość dobitnie. Chłopiec poszedł kilka kroków do przodu, nie odrywając wzroku od latawca. W pewnej chwili spojrzał na mamę, która uśmiechając się szeroko patrzyła na syna. Ten jeden moment wystarczył, aby błyszczące w jej oczach iskry wzbudziły w Bartku falę nieokiełznanej radości. Niesiony tym szczęściem, zaczął podskakiwać. Śmiał się do rozpuku, przerzucając spojrzenie to na mamę, to na szybującą w powietrzu zabawkę. Materiał przykręcony do szkieletu trzepotał na wietrze. Rączka delikatnie drżała pod naporem podmuchów. — Jak? Podoba ci się? — zapytała kobieta, zasunąwszy kurtkę. — No jasne! Poczekaj tu, skoczę po aparat. Musimy uwiecznić tę chwilę. Jak poleciła, tak zrobił. Nie minęło dużo czasu, aż zjawiła się z powrotem, dzierżąc w dłoni starego Nixona Nixette. Zdjęła osłonkę z obiektywu i wycelowała wprost w Bartka. Flesz mignął dwukrotnie, aż w końcu odsunęła oko od wizjera i pozwoliła sprzętowi zawisnąć swobodnie na sznurku. Stali tak jeszcze jakiś czas, gdy nagle nastąpiła seria silniejszych podmuchów wiatru. Bartek czuł, jak rączka staje się mniej stabilna, podobnie zresztą jak jego ciało, niebezpiecznie przechylone na prawy bok. Próbował utrzymać równowagę jak najdłużej, lecz wichura szalała w najlepsze. Gałęzie trzaskały,
z impetem spadając na pobliski trawnik, przykrywając drzewo opałowe. Fragmenty folii wzbiły się w powietrze, przypominając czarne jak smoła latawce pozbawione linki. Drzwi blaszanego garażu rozwarły się z hukiem, uderzając o stos rozsypanych cegieł. Brzdęk był na tyle głośny, że Bartek zaczął obawiać się o własny słuch. Ponadto latawiec stawał się coraz trudniejszy do opanowania. Wiatr ciągnący go w stronę kleistych chmur nie ustępował, przybierając na sile. Kobieta ruszyła do syna. Wyglądała, jakby przedzierała się przez niewidzialne chwasty. Prawą ręką zasłaniała oczy przed ziarenkami lecącego piasku, a prawą wysuwała w stronę chłopca. Bartek krzyknął ze złości. Lecz gdy tylko jego głos przedarł się przez silne warstwy wiatru, zaraz ucichł. Chłopiec walczył dzielnie jeszcze kilka sekund, dopóki pojedynczy, niezwykle silny podmuch nie strącił go z nóg i przewrócił. Bartek instynktownie wypuścił latawiec z dłoni i zamortyzował głowę przed upadkiem. Patrzył, jak zabawką targa wiatr, a następnie porywa w kierunku pobliskiego lasku. Jaskrawy punkt widoczny był jeszcze jakiś czas, dopóki z chmur nie lunął lodowaty deszcz. Latawiec! Zdołał wydusić. Sięgnął ręką w stronę rzędów drzew, załamany. Matka podbiegła bliżej i chwyciła go z całych sił za ramiona. Jej twarz była mokra, włosy kleiste, a oczy przerażone, jakby właśnie ujrzała ducha. Bartek wstał na równe nogi, po czym opuścił głowę na klatkę piersiową. Mamo! Mamo! Już dobrze. Weszli na werandę, skutecznie chroniąc się przed deszczem. Bartek objął kobietę w pasie i zatopiony w tym uścisku zanosił się płaczem. Lało jak z cebra, ciężkie krople rytmicznie wystukiwały melodię na drewnianym suficie. Wrota blaszaka jeszcze parokrotnie trzasnęły, aż w końcu kobieta poszła zamknąć je na kłódkę. Chwilę później przemoknięci, zziajani i przerażeni warunkami pogodowymi wrócili do domu. Telewizja nie odbierała. Możliwe, że antena została przekrzywiona i będzie musiało minąć trochę czasu, zanim Marcin się tym zajmie. Siedzieli więc w ciszy, słuchając bębniącego deszczu. Kobieta napaliła w kominku, przyniosła synowi czyste i suche ubrania, po czym wstawiła wodę na herbatę. W międzyczasie Bartek podszedł do okna i ostatni raz ze zrezygnowaniem spojrzał w stronę lasu. Ulewa rozpoczęła się dokładnie w chwili, gdy Paweł, Darek i Szymon wspinali się po drewnianych schodkach do domku na drzewie. Choć mogli się tego spodziewać, bo słońce od samego rana kryło się za ciemnymi obłokami, pogrążając świat w mroku, to i tak byli tym faktem dość zaskoczeni. Paweł, z racji, że szedł pierwszy, wysunął prawą dłoń do góry i pchnął klapę. Gdy kawałek kwadratowej, starej deski zatrzymał się na zawiasie, chłopcy weszli do środka. Ale tu capi! Który się tak zjebał? Zawołał Szymon i zatkał nos. Jebie, jakby łajno wrzucili! Otwórzcie okna! Domek wprawdzie należał do całej ich trójki, co któregoś dnia zwieńczyli własnymi podpisami na świstku papieru z wypisanym na środku słowem umowa, lecz w rzeczywistości przed 3 laty wybudował go ojciec Pawła. Byli dziani, najprawdopodobniej najbardziej dziani w całej wsi, jak domniemał Paweł, ale w zasadzie mało go to obchodziło. Poprosił o domek i dostał domek. Podobnie jak całe wyposażenie składające się z rozkładanego fotela, 2 krzeseł, biurka i zestawu lampek, będących wymysłem matki. Musiał jednak przyznać, że delikatne światło zawieszone pod sufitem dodawało uroku. Bazę zbudowano na filarach, a następnie połączono między pniami 2 masywnych drzew. Na początku ojciec Pawła był zaniepokojony faktem, czy domek aby na pewno wytrzyma większe wiatry,
ale przejście trąby powietrznej w 87 dało mu dostateczny dowód, że konstrukcja jest bezpieczna. Drzewa, choć dość młode, były solidne i nie straciły wówczas nawet jednej gałęzi. W środku nie było dużo miejsca, ale wystarczająco, aby wstawić sprzęt stereo, z którego często słuchali starych płyt, które wcześniej przynieśli ze strychu. Paweł podszedł do okna, a następnie rozszczelnił je. Widok nie powalał. Zwykłe pole pszenicy położone gdzieś w oddali, a za nim rząd kilku domów. Jeszcze dalej widać było las, w którym okoliczni mieszkańcy wydeptali ścieżkę prowadzącą nad jezioro. Byli tam kilka razy, ale nie była to dla nich szczególnie interesująca rozrywka. Ot, zwykła woda. No dobra, po cholerę żeś nas tu ściągnął? Zapytał Darek i rozsiadł się na krześle. No, gadaj! Zamknij ryj i patrz! Paweł ściągnął z ramienia teczkę i rozpiął klipsy. Ze środka teatralnie wyciągnął stos gazetek dla dorosłych. Na każdej okładce prezentowała się inna kobieta, często roznegliżowana od pasa w górę. Piersi zakrywały naklejki. Super cena! Paweł uśmiechnął się, czując stopniowo napływającą do członka krew, a następnie przyjemne pulsowanie. Koledzy patrzyli na niego z niedowierzaniem, jakby właśnie ujrzeli mapę skarbów. Wręczył im po jednej gazetce i klapnął na podłogę. O rany! Zawołał Darek. Szymon za nie mówił, wertując stronę po stronie. Skąd to masz? Stary, laski jakich mało! Podkradłem staremu. Ma ich tyle, że nawet się nie zorientuje. Żona chyba przestała go kręcić i woli oglądać młode panienki. Nie moja sprawa. Wzruszył ramionami, przewrócił kartkę i chwilę popatrzył na zgrabną blondynkę ubraną w skąpy strój królika wielkanocnego. Wydanie, które trzymał w dłoniach, zawierało na okładce napis Przyjemnych Świąt Wielkanocnych, a niżej rok 1984. Gazetka była stara, lecz strony zachowały się wystarczająco dobrze, aby żadna część ciała modelek nie została rozmazana. Siedzieli w milczeniu, wpatrzeni w gazety. Nie rozpraszały ich nawet grzmoty za oknem. Mogę zabrać ją do domu? Zapytał Darek. Ja też chcę! Dodał Szymon. Podczas wieczornej toalety zajmę się nią jak trzeba. Wskazał palcem kompletnie nagą kobietę około 30. Pozowała do kamery, wygięta, wypinając walory. Paweł obrzucił kolegów szelmowskim spojrzeniem. Uśmiechnął się w wyrazie dumy, czując nad nimi pełną kontrolę. Od zawsze postrzegał się jako władcę. O kilka miesięcy starszy i najwyższy z całej 7 B. Nikt mu nie dorównywał. Nawet rok starsi uczniowie torowali przejście, gdy widzieli go na korytarzu. O młodszych już nawet nie myślał. Posiadał własną grupę kujonów i zjebów, przynoszących mu codziennie świeże śniadanie i czyszczących buty po lekcjach. Dobra, chować, bo zaraz się rozmarzycie. I niech ktoś zamknie to pieprzone okno. Wieje jak cholera. Darek i Szymon wstali w tym samym czasie jakby na rozkaz. Popatrzyli po sobie i wybuchnęli śmiechem. Szymon zamknął okno, po czym obaj zasalutowali Pawłowi i stanęli na baczność. Co dalej, kapralu? Spytał Darek, a śmiech chłopców rozbrzmiał między ścianami. Domkiem delikatnie zadrżało. Deszcz bębnił o dach i szybę. Za oknem chmury robiły się coraz ciemniejsze. Gdzieniegdzie błysnęło. Błyskawice od czasu do czasu przecinały niebo, sprawiając wrażenie, jakby nad ziemią wisiał ogromnych rozmiarów aparat z fleszem. Po burzy powinno nastać kilka upalnych dni, myślał Paweł, kładąc się na podłodze. Darek i Szymon schowali gazetki pod krzesła i skrzyżowali ręce na piersiach niczym ochroniarze. W końcu Paweł wstał, przeciągnął się, a po chwili wyciągnął z niewielkiej szuflady 3 rzutki i wycelował wprost w wiszące na ścianie zdjęcie klasowe. Kilka twarzy było już podziurawionych. Rzutka przecięła pokój, lądując wprost na nosie Bartka. Bęk!
Tam jeszcze nie było, ale mam kurwa cela i jebanie teraz się zasmarka. Kolejna fala gromkiego śmiechu. Wpierdolimy mu tak, że się nie pozbiera. Co wy na to? Piwatowali niczym wikingowie, podzielający plan władcy. Paweł przypomniał sobie, że oprócz gazetek zwinął ojcu także dwa piwa z lodówki. Sięgnął po plecak i wyciągnął ze środka puszki. Otworzyli najpierw jedną, której wypicie poszło zatrważająco szybko. Wszyscy mieli już nieźle w czubie, ale Paweł postanowił otworzyć kolejne, które wypili z niemałym problemem. Niemniej, dobry humor nie znikał. Kwadrans później Paweł poszedł do domu i zwędził jeszcze dwa piwa. Chwiejąc się na nogach, doszedł do domku na drzewie. Deszcz nie przestawał lać. Pioruny trzaskały tu i ówdzie, ale on o to nie dbał. Tak samo jak nie przejmował się tym, czy ojciec zauważy ubytki w lodówce. Cieszył się, że rodzice pracowali do wieczora, a dwie babki, które deklarowały się nim opiekować, wykorkowały na serce. Nikt go zatem nie pilnował, szczególnie w weekendy, kiedy od samego poranka miał wolną chatę. Otworzył puszkę, której wieko syknęło, a następnie spieniło się. Z trudem wypili trzecie piwo i wspólnie stwierdzili, że cztery to za dużo. Paweł ustał na równych nogach, zachybotał się we wszystkie strony świata, po czym beknął głośno. Leżący Darek i Szymon zarechotali. Próbowali wstać, ale za każdym razem tracili równowagę, padając na drewnianą podłogę. Paweł schował trunek do szuflady i osunął się na krzesło. Miał zawroty głowy, mimo że już nie raz kosztował piwa. Ponadto szumiało mu w uszach, a na języku pozostał nieprzyjemny smak chmielu. Musiało mieć ponad 6%, albo to oni nadal nie przyzwyczaili się do picia. Paweł, znając kodeks prawdziwego, silnego mężczyzny, skłaniał się ku tej pierwszej opcji. I nagle, gdy już przymykał oczy, piorun trzasnął na tyle blisko, że wszyscy troje podskoczyli. Z twarzy chłopców odpłynęła krew. Oczy wyglądały na zapadnięte i mocno przestraszone. Spod ociężałych powiek Darek i Szymon łypali na Pawła, jakby on jedyny miał umiejętność myślenia i mówienia. To było bliskie, w chuj bliskie! Zawołał, mimo że jego głos brzmiał pewnie, w środku cały drżał. Dobrze, że nie walnęło w drzewo, inaczej byśmy zdechli! Wybuchnął śmiechem, aby rozładować napięcie, a Szymon i Darek poszli w jego ślady. Sądził, że kolejny piorun nie trzaśnie już tak blisko, ale był w błędzie. Chłopcy aż podskoczyli, kiedy nieopodal nastąpił huk przypominający trzask łamanych gałęzi. Popatrzyli po sobie i jakby znikąd do szyby okna przykleiła się twarz zwierzęcia, która okazała się zwykłym, zagubionym latawcem. Zabawka po krótkiej chwili zsunęła się, po czym znów wzniosła i przykleiła do okna. Chwilę patrzyli na latawiec. Zdumieni i zdezorientowani, alkohol zdawał się wyparować z żył w wyniku odczuwanego przez nich strachu. Paweł przełknął głośno ślinę, a następnie otworzył klapę i postawił krok na pierwszym schodku. Co ty wyrabiasz? Zawołał Szymon. Jeszcze cię pierdolnie, wracaj tu! Nie przesadzaj, latawiec wygląda na drogi. Może go pchniemy jakiemuś szczylowi, jak chcesz, ale sam nie pójdziesz. Widząc, że deszcz nieco zelżał, wyszli na zewnątrz. Niebo błyskało oślepiającą bielą. Pobliscy sąsiedzi stali na werandach, obserwując sunące nad wsią obłoki. Babki ubrane w fartuchy i chusty. Chłopy w rolniczych szelkach z ogromnymi słomianymi kapeluszami i przerażone potęgą żywiołu dzieci tulące się do swych matek. Paweł chwilę obserwował okolice, aż w końcu poszedł na tył domku, gdzie znajdowało się okno. Latawca nie było. Musiało go zwiać! Kurwa! Wykrzyczał. Obszedł domek dookoła, zaglądając w wielką trawę rosnącą między filarami budynku.
czuł, że traci kontrolę nad nogami. Zawroty głowy powróciły. Żołądek ścisnął się i sroga ilość wymiocin zmieszała się z zalegającą w ziemi wodą. Darek i Szymon patrzyli na chłopaka z niepokojem, lecz zapewnił ich, że wszystko jest w porządku i nakazał szukać latawca. Wprawdzie nie wiedział, dlaczego tak uparł się na ten durnowaty kawałek materiału przybity do szkieletu, ale wizja sprzedania zabawki jakiemuś dzieciakowi i wzbogacenie się o kilka cennych złotych wzbudzała w nim motywację. — Chyba go widzę! — zawołał Szymon. Stał jakieś 20 metrów od domku, tuż obok ogromnej, pustej stodoły. Paweł podszedł do kolegi. Chwilę później zjawił się też Darek. Szymon wskazywał jaskrawy punkt zaplątany w niekoszonych od lat gąszczach. Pierwszy ruszył Paweł, odgarniając dłońmi mokre badyle. Latawiec zachowywał się, jakby był uwięziony. Materiał trzepotał złośliwie, ale wyglądał na całe. Wiatr targał nim jak rzuconą w powietrze foliówką. Paweł wysunął dłoń i opuszkami palców musnął latawiec, kiedy nagle zabawka wyskoczyła do góry z niewyobrażalną siłą, wyrywając przy tym korzenie chwastów. Linka zdawała się żyć swoim życiem. Odwinęła się samoczynnie, a następnie oplątała trójkę zbitych w jednym miejscu chłopców i zacisnęła. Paweł jęknął, czując z tyłu plecy kolegów. Zostali uwięzieni, lecz nie to było najgorsze, ale siła, z jaką linka zaciskała się wokół nich, powodując mocny dyskomfort. Kurwa mać, co jest grane? Wykrzyczał Szymon, próbując się uwolnić. Paweł, Paweł, zrób coś! Nagle lunęło jak z cebra. Deszcz wystukiwał na drewnianym dachu stodoły rytmiczne melodie. Paweł szarpnął się w bezskutecznej próbie oswobodzenia ciała. Linka zaciskała się coraz mocniej, raniąc skórę. Przez cienki t-shirt Darka przesiąknęła krew. Krzyknął, lecz jego wrzask zdawał się rozpłynąć gdzieś w deszczu. Nad głowami błysnęło. Stróżki deszczu ciekły po twarzach chłopców. Wtem poczuli, jak linka z niewyobrażalną, nadludzką siłą ciągnie ich za stodołę. Potykali się o własne nogi, wpadając w kałuże. Latawiec przemknął przed ich oczami jak cień, a następnie pofrunął przed siebie. Szymon runął jak długi, a razem z nim pozostali. Stęknięcia bólu na moment zagłuszyły lejący deszcz. Twarz Pawła zrównała się z ziemią, po czym całościowo zamoczyła w ohydnej kałuży. Poruszył się nieznacznie, a następnie trochę bardziej i zdołał obrócić ciało na drugi bok. Niemniej, linka latawca nie odpuszczała i po chwili zaczęli szurać po mokrej trawie. To coś ciągnęło ich za stodołę. Kiedy Paweł kątem oka ujrzał usypaną górę ziemi, przeszedł po nim dreszcz. Pozostali chłopcy wpadli w panikę i zaczęli wierzgać na wszystkie możliwe strony. Linka podniosła ich na równe nogi i teraz Paweł całościowo widział głęboko na 2, może 3 metry szeroką dziurę. Rozejrzał się, ale nigdzie nie dostrzegł łopaty. Zamiast tego na leżącym nieopodal latawcu zalegały pozostałości ziemi. Krańce zabawki zdawały się jakby solidniejsze, ostrzejsze. Latawiec wykopał im grób. To absurd do chuja, pomyślał, a język utknął mu w gardle. Stali, wpatrując się w dziurę. Szymon zaczął donośnie płakać, a Darek wołał o pomoc. Jedynie Paweł milczał, niezdolny by zrobić cokolwiek. Żałował, że rodzice dziś pracowali. Żałował, że nie było w pobliżu nikogo, kto mógłby im pomóc. Najbliższy sąsiad mieszkał 200 metrów dalej, zatem niemal niemożliwe było, aby usłyszał wołanie. Ponadto przez wieś rzadko kiedy przejeżdżał samochód, a poza tym tył stodoły wychodził prosto na ogromne pole kukurydzy. I wtedy zabawka pociągnęła ich ku dziurze. Powoli, jakby z nimi igrała. 5 kroków, 4, 3, 2,
Linka wbijała się bardzo mocno. Niemal całe ciało od pasa w dół pokrywała krew. Wpadli do ciemnego wykopu, a w powietrzu rozległ się agonalny skowyt. Najbardziej ucierpiał Szymon, który upadł na brzuch i stracił przytomność po kolejnym rąbnięciu głową o wystający kamień. Paweł wrzasnął, wierzgając i wrzeszcząc. Leżał odwrócony bokiem, a włosy wchodziły mu do oczu. Na dole było przeraźliwie zimno. Woda zmieszana z krwią cuchnęła, a na ciałach chłopców pojawiła się gęsia skórka. Paweł wrzeszczał do czasu, aż garść ziemi nie wpadła mu w usta. Kątem oka ujrzał latawiec zawieszony nad rozpadliną. Ani drgnął, jakby utrzymywany nieznaną siłą. Nagle ostry kraniec zabawki zanurzył się w usypanej górce ziemi. Nabrał solidną jej część i wrzucił do dziury. Byli zakopani żywcem. Bartek nie tknął obiadu. Od długiego czasu siedział w milczeniu, stale wpatrzony w okno. Na zewnątrz przestało padać. Po gwałtownej i niebezpiecznej burzy wyłaniały się skromne promienie słoneczne. Chłopiec dłubał widelcem w surówce. Z radia dobiegał głos prezenterki informującej, że nawałnice przechodzą na południe. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy. Nie jesteś głodny, skarbie? Zapytała Ewa, zagłuszając komunikat. Patrzyła na syna szklistymi oczami. Wiem, że jest ci przykro z powodu latawca. Jak zjesz, pójdziemy na targ i kupimy... Nie! Żaden już go nie zastąpi. Mamo, ten latawiec był dla mnie wyjątkowy. Wiem, synku, wiem i bardzo mi z tego powodu przykro. Wystawiła przed siebie dłoń i położyła ją na ramieniu Bartka. Zamknęła oczy, próbując powstrzymać łzy. Niestety tak jest w życiu. Czasem nasz uścisk nie wystarcza i tracimy to, czego trzymamy się najmocniej. Gdy będziesz starszy... Przestań! Przestań, mamo, ty nic nie rozumiesz! Walnął pięścią w stół i wstał. Widział, jak kobieta drgnęła, a przez jej twarz przemknął wyraz zaskoczenia. Znajdę go. Jeszcze dziś. Tata wróci z pracy, weźmiemy latarki i pójdziemy do lasu, tam gdzie go wywiało i będziemy szukać aż... Przyłożyła palec do jego ust. Zmiataj do pokoju i ochłoń. Za chwilę przyjdę do ciebie z herba... Zamknij się! Nic nie rozumiesz, bo jesteś stara! Ewa zamarła z rozchylonymi ustami. Bartek odwrócił się na pięcie i pomaszerował w stronę pokoju. Trzasnął drzwiami najmocniej jak tylko mógł, nie oglądając się za siebie. Klapnął na łóżko, zatopił głowę w poduszce i zapłakał. Łkał na tyle mocno, że nie mógł zaczerpnąć powietrza. Wkrótce usłyszał, że deszcz znów zaczął padać. Zaraz potem mama wyszła z domu i uruchomiła silnik samochodu. Został sam. Równo o 2:00 po południu zaparkowała Citroena na parkingu. Przeszła 20 metrów, aż w końcu po obu stronach zaczęły wyłaniać się stragany. Wszędzie krzątało się mnóstwo ludzi. Niektórzy patrzyli na nią jak na kosmitkę zesłaną na ziemię. Przez całą drogę płakała. I dopiero teraz zdołała się nieco uspokoić, choć oczy wciąż musiała mieć czerwone. Słowa Bartka ją zabolały. Od zawsze była wrażliwą matką, a od wymierzania kar i ustawiania do pionu, jak to powtarzał jej ojciec, był Marcin. Nie chciała jednak, aby Bartek tak się zachowywał. Weszła głębiej, gdzie ludzi było jeszcze więcej. Stragany i ogromne namioty z antykami ciągnęły się dobry kilometr. Ewa szła szybko, nie nawiązując z nikim kontaktu wzrokowego. Modliła się, by nie spotkać nikogo znajomego. Pamiętała, że jeszcze wczoraj kupiła latawiec od sędziwego starca o twarzy pokrytej bruzdami. Szczególnie zapamiętała szramę biegnącą od lewego ucha do kręgów szyjnych. Widziała ją, gdy się odwrócił, aby sięgnąć latawiec.
Zatem po przejściu kilkudziesięciu metrów zaczęła się rozglądać. Jednocześnie zastanawiała się, czy Marcin wrócił już do domu. Ostatnimi czasy brał dodatkowo płatne nadgodziny, aby wiązać koniec z końcem. Wiedziała jednak, że w soboty kończył wcześnie i nie chciała, aby Bartek siedział sam w domu. Szczególnie w stanie, do którego doprowadził go ten durny latawiec. Nigdy nie sądziła, że chłopiec mógłby być na tyle agresywny, aby wypowiedzieć słowa, których wypowiadać nie powinien. Gdzie on się tego nauczył? Z namysłu wyrwał ją donośny śmiech jakiegoś dziecka. Intuicyjnie popatrzyła w tamtym kierunku, widząc malca w zbliżonym do Bartka wieku, trzymającego w rękach pluszową małpkę. Obok dziecka stał mężczyzna płacący za zabawkę człowiekowi, który okazał się sprzedawcą, którego szukała Ewa. Szybkim krokiem przeszła przez ciasny tłum, po czym stanęła przy straganie. Facet z dzieckiem zdążył odejść. Teraz nie miała wątpliwości. To samo wychudzone, mizerne ciało. Ta sama odrażająca szrama. Bruzdy przewodzące na myśl rozbudzony wulkan. Stara, zmięta koszula, niedbale wciśnięta w spodnie. Popatrzył na nią oczami jak spotki. Ewa od razu pomyślała, że cierpi na bezsenność. Dzień dobry, proszę pana. Odezwała się i odchrząknęła. Nie wiedzieć czemu, ten starzec ewidentnie ją przerażał, a dorzucając do tego wcześniejszą sytuację z synem, jej układ nerwowy stanowił tykającą bombę. Nie wiem, czy mnie pan pamięta, ale wczoraj kupiłam tu latawiec. Taki pomarańczowy, starodawny. Rozchylił szerzej powieki i zaczął przyklejać ceny do wiekowych figurek. Nie mam zielonego pojęcia, o czym pani mówi. Muszę kupić taki drugi. Odparła, udając, że nie słyszała odpowiedzi. Powiedziałem już coś, droga pani. Uśmiechnął się nieszczerze. Ewa ujrzała braki w uzębieniu. To sprawa życia i śmierci. Mężczyzna zastygł w bezruchu. Podszedł bliżej. Między gwarem rozniósł się trzask strzelających kości. Kilka osób podeszło do straganu, obejrzało antyki, a następnie obrzuciło Ewę spojrzeniem i odeszło. Pozbyłem się tego raz na zawsze. Zaczął. Raz na zawsze. Odsunęła się kawałek. Oczy mężczyzny nabrały marzycielskiego wyrazu, wlepione w puste niebo. Obawiam się, że nas podsłuchuje. Wie pani, leży gdzieś obok i wyłapuje każde słowo. Potrafi to skubaniec. Ale mnie już nie zależy. Klątwa zniknęła. Podszedł nieznacznie i nachylił się nad jej uchem. Szept mężczyzny wprawił ją w osłupienie. Kiedy już się pani zorientuje, niech pani z nim nie walczy. Szczerze tego odradzam. On najpierw każe tych złych, a później dobrych. Żywi się śmiercią słabych. Wrócił do poprzedniej pozycji i rozszerzył uśmiech. To jakieś brednie, wymamrotała Ewa. Proszę sobie ze mnie nie żartować i sprzedać mi drugi latawiec. Inaczej straci pan klientkę. Nie mam drugiego. Przykro mi. Ewa zacisnęła pięści i odwróciła się na pięcie. Szybkim krokiem wróciła na parking i wsiadła do samochodu. Znów zaczęła płakać. Po upływie kwadransu wyjeżdżała z miasta, kierując się w stronę domu. Pogoda była piękna, ale nawet to nie potrafiło ukoić żalu w jej sercu. Bartek leżał z głową zatopioną w poduszce i łkał na tyle mocno, że aż bolały go płuca. Nigdy nie czuł się równie przygnębiony jak teraz. Nawet podczas pewnego incydentu w szkole, kiedy jędza z równoległej klasy zabrała mu miniaturowego pieska i rzuciła nim o podłogę tak mocno, że zabawka straciła głowę. Obecny ból był czymś więcej. Zupełnie jakby stracił jakąś część siebie, ale przecież był w całości. To coś, co mu towarzyszyło, sięgało znacznie głębiej. Do niezbadanych zakamarków serca i umysłu. Był pewien,
że nic nie zastąpi latawca. Nic. Wstał i popatrzył na wskazówki zegara. Niedługo tata powinien wrócić z pracy. Otarł łzy rękawem, lecz zaraz wypłynęły kolejne. Jakby tama w kanalikach nagle znikła. Nie mógł opanować drżenia rąk ani towarzyszącej mu rozpaczy, która doskwierała mu bardziej niż jakikolwiek ból fizyczny. Przypomniał sobie o mamie i o tym, jak na nią nakrzyczał podczas śniadania. Przez chwilę czuł wyrzuty sumienia. Nie powinien mówić do niej w taki sposób, ale z drugiej strony nie rozumiała go. Absolutnie. To przecież nie ona straciła zabawkę, tylko on. Dlatego miał usprawiedliwienie swojego złego zachowania i jeśli powie wszystko tacie, a tata będzie chciał mu przyłożyć, wybroni się. Ale czy na pewno? W łazience przemył twarz wodą z mydłem. Zahaczył o kuchnię, gdzie pogrzebał w szafkach i znalazł chude wafle ryżowe. Wziął dwa, a gdy chował je z powrotem, usłyszał dziwny dźwięk. Stuknięcie, a następnie długie i donośne szorowanie dobiegające z jego pokoju. Zamarł w bezruchu. Kanaliki znów się otworzyły i łzy rozmyły cały widok. Nastąpiło kolejne puknięcie i jeszcze jedno, zwieńczone nieprzyjemnym dla ucha piskiem. Bartek z całych sił starał się zapanować nad pęcherzem, lecz nie dał rady i stróżka moczu spłynęła po nogawce. Zaczął dygotać, myśląc o duchach i innych upiorach czyhających na niego w pokoju. W końcu zwalczył strach i postawił krok w stronę delikatnie rozchylonych drzwi. Pchnął je, dostrzegłszy przylepiony do zewnętrznej strony okna latawiec. Jego latawiec. Wrócił do niego. O Boże! Boże! Krzyknął, a euforia rozluźniła cewkę moczową, przez co po jego nogawce spłynęło jeszcze więcej ciepłej cieczy. Szybkim krokiem ruszył w stronę okna, nie zważając, że po drodze barwi biały dywan na żółto. Otworzył okno, a następnie odkleił latawiec i ostrożnie go objął. Wróciłeś! Wiedziałem, że gdzieś tam jesteś! Nigdy bym o tobie nie zapomniał! Na krawędziach zalegało trochę mokrej ziemi, którą Bartek strzepnął pod łóżko. Obejrzał z grubsza zabawkę, nie dostrzegając na niej żadnych uszkodzeń. Wręcz przeciwnie. Latawiec wyglądał jeszcze ładniej. Materiał jakby się wygładził, a próchniejące drewno odmłodziło. Bartkowi nawet nie przeszło przez myśl, jakim cudem zabawka do niego doleciała, skoro za oknem był jedynie delikatny wiatr. Ponadto nie zastanawiało go, dlaczego latawiec wygląda lepiej niż poprzednio. Po drodze przecież musiał zahaczyć o drzewa i ostre krawędzie, które bezapelacyjnie by go uszkodziły. Wszystko to stanowiło dla niego błahostkę, o której nawet nie myślał. Żył chwilą. Wyszedł z pokoju i upewnił się, że wszystkie okna są zamknięte. Kiedy wrócił, drzwi do domu trzasnęły. Ewa! Ewa! Zawołał ojciec. Bartek ledwo słyszał dochodzące z korytarza przekleństwa. Szykuj obiad, jestem głodny jak wilk. Tip top! Mężczyzna minął otwarty pokój syna, ale nawet na niego nie spojrzał. Ruszył wprost do łazienki. Bartek chwilę nasłuchiwał, po czym wyszedł na korytarz, trzymając pod pachą latawiec. Ty znowu z tym ustrojstwem? Zapytał ojciec. Dziwne, że jeszcze całe. Pieprzone badziewie. To nie jest badziewie. Marcin popatrzył na niego zaskoczony. Usiadł na kanapie i odpalił telewizor, ale ekran pokazywał napis brak sygnału. Pierdolona telewizja. Mruknął. Gdzie zgubiłeś tę wariatkę? Ja... Mama jest chyba na mieście. Chyba? Nie wiem. Mężczyzna westchnął głęboko. Tato... Czego chcesz? Bo pamiętasz, jak obiecałeś... Nie pamiętam, daj mi spokój. I najlepiej wyrzuć to gówno, tylko miejsca zagraca. Bartek poczuł, jak niemal słania się na nogach. Słowa ojca mocno go zabolały.
Wcześniejszy ból tkwiący gdzieś głęboko, jakby na chwilę wrócił. Szybko jednak smutek przemienił się w nienawiść do człowieka siedzącego z nogami na stoliku kawowym. Bartek nie mógł już dłużej słuchać tego stękania, narzekania na mamę i krzyków, do których dochodziło, kiedy tata za dużo wypił. Nie mógł słuchać awantur wybuchających niemal dzień w dzień, głównie dlatego, że brakowało im na co dzień pieniędzy. Nie mógł znieść jego gadki, jego twarzy, oczu pełnych nienawiści. Bartek? Tak, tato? Przydaj się do czegoś i skocz po piwo do lodówki. Zrobił to, o co go poprosił. W powietrzu uniósł się syk otwieranej puszki, a następnie głośne beknięcie. A teraz złaź mi z oczu i módl się, żeby matka wróciła, zanim następne otworzę. Bartek poczuł, jak latawiec pod pachą delikatnie drży. To musiało być złudzenie, bo w środku niemal cały się trząsł z nienawiści. Obawiał się, że mama znowu dostanie w twarz od taty. Tylko dlatego, że po jego powrocie nie było na stole obiadu. Chwiejnym krokiem czmychnął do swojego pokoju i przymknął drzwi. Usiadł na podłodze, opierając się o nogę łóżka. Rozmyślał, wpatrzony w latawiec. Wydawało mu się, jakby zabawka nabrała nieco czerwonego, krwistego koloru, choć uznał to za zwykły nonsens. Za oknem powiało. Z północy nadciągały kolejne fale deszczowych chmur. Zastanowił się, czy nie spróbować kolejny raz. Wstał i wyjrzał przez szparkę w drzwiach. Ojciec leżał z zamkniętymi oczami, popijając piwo i bekając głośno. Jego dłoń spoczywała na kroczu, masując je okrężnie. Wtedy weszła mama. Po jej oczach Bartek poznał, że płakała. Zdjęła buty, a następnie weszła do kuchni i bez słowa zaczęła nakładać obiad. Ojciec nie odezwał się do niej nawet słowem. Milczeli. A cisza zalegająca między nimi była przygnębiająca. W końcu mama nałożyła obiad i ruszyła w stronę pokoju syna. Drgnęła, gdy zobaczyła go stojącego w progu. Chryste, ale mnie przestraszyłeś, skarbie. Oddychała głęboko, łapiąc się za serce. Obiad jest na... Nagle zamilkła. Bartek widział, że mama patrzy na łóżko, gdzie leżał przykryty kołdrą latawiec. Do tej pory był na nią zły, ale teraz poczuł nienawiść tak ogromną, że niemal z niego spływała. Zacisnął pięści, ale mama tego nie widziała, wpatrzona w latawiec. Złapał ją za krawędź koszulki, tylko po to, aby jej wzrok dłużej nie spoczywał na jego zabawce. On cię nie lubi. Wymamrotał Bartek. Słucham? Dobrze słyszałaś. Chciałaś się go pozbyć, tata też. Bartuś, wiedziałaś, że mi wyleci, wtedy na dworze. Wiedziałaś, że go puszczę. Nie wiem o czym. Możecie przerwać te zawzięte dyskusje i siadać do jedzenia. Oszaleć można z wami. Przerwał im Marcin. Bartek wyszedł z pokoju i przymknął za sobą drzwi, a mama stała przez jakiś czas w bezruchu. Siedzieli w ciszy. Nad talerzami unosiła się aromatyczna woń potrawy. Bartek zatopił widelec w kawałku mięsa, ale nie miał apetytu. Od porannej kłótni z mamą zupełnie nie chciało mu się jeść. Za oknem pogoda nie dopisywała. Wcześniejsze słońce znów zastąpiły opady deszczu. Gdzieniegdzie błyskało, zerwał się silny wiatr. I co? Nie spytasz, jak było u mnie w pracy? Masz to w dupie? Ja wcale nie, wydukała mama, omal nie dławiąc się ziemniakami. Oj tak, kochana, masz to głęboko w dupie, tak jak wszystkich. Gdzie byłaś? Nie zaczynaj przy Bartku, proszę. Marcin wybuchł gromkim śmiechem. Komiczka z ciebie, ma już 11 lat, niech wie jak kończy się małżeństwo z niewłaściwą kobietą. Popatrzył na Bartka. Widzisz, synu, chyba wolałbym widzieć, jak liżesz się z drugim chłopem, niż babą taką jak twoja matka. Ewa zaczęła płakać, a słone łzy skapywały prosto na talerz. Nie udawaj, sieroty. Lepiej mi powiedz o swoich wycieczkach. Masz kochanka. Do niego jeździsz?
Marcin. Stale to powtarzasz, jakbym nie pamiętał, jak mam na imię. Nie mogę tego dłużej słuchać. Powiedziała Ewa i odsunęła krzesło. Mężczyzna szybkim ruchem chwycił ją za ramię. Na twarzy kobiety pojawił się grymas bólu. Puszczaj mnie, tato! Nikt nie zwracał na niego uwagi. Jak śmiesz się do mnie tak odzywać, głupia suko? Haruję jak wół, a ty nie dość, że tryfonisz pieniądze na głupoty, to jeszcze jeździsz i marnujesz cenne paliwo. Miałaś zwrócić ten pierdolony latawiec! Stęknęła. Bartek, sparaliżowany strachem, od pasa w dół siedział jak wryty. Wiesz co? Mam cię dość, tępa kurwo! Wykrzyczał i wstał z impetem. Zahaczył paskiem o talerz i naczynie roztrzaskało się na podłodze. Uniósł dłoń nad głowę, a następnie zdzielił ją tak mocno, że zawyła z bólu. Jej polik pokrył się czerwienią, a oczy błyszczały w łzach. Zawsze chciałem to zrobić. Stłuc cię porządnie! Bartek odzyskał kontrolę nad kończynami i mimochodem pobiegł do pokoju. Zamknął drzwi i rzucił się na łóżko, słysząc przytłumione wrzaski mamy. Schował się pod kołdrą, a latawiec wsunął pod pachę. Nagle poczuł, jak zabawka drży. Odsunął fragment kołdry, aby ujrzeć go w całości. Wyglądał, jakby istniało w nim życie, niczym człowiek próbujący uwolnić się z więzów. Sznurek bez udziału Bartka samoistnie zaczął się rozplątywać. Chłopiec przylgnął do chłodnej ściany, widząc, jak latawiec unosi się w powietrzu, a następnie sunie w kierunku drzwi niczym duch. Linka owinęła się wokół klamki, po czym ściągnęła ją w dół. Bartek czuł, jak serce tłucze mu w klatce nienaturalnie mocno. Wcześniejszy gniew teraz wypełniło przerażenie. Broniła się nogami i rękami, ale Marcin był silniejszy. Pierwszy raz tłukł ją tak mocno. Ciosy padały dosłownie wszędzie. Szaleńcza furia, jaka wezbrała się w jej mężu, była jak z najgorszego koszmaru. Cios za ciosem, wszędzie krew. Pierwszy raz widziała tak podły wyraz twarzy Marcina i wypełnione chęcią niezrozumiałej zemsty oczy, zakrwawione pięści. Powoli traciła przytomność. Za młodu często słyszała o rodzinnych awanturach i bójkach, ale nigdy nie sądziła, że takowe dotkną również ją. Gdy wychodziła za niego za mąż, oczekiwała pełni wrażeń, zupełnie nieświadoma jego szaleństwa. Czuła z ust woń piwa i wiedziała, że alkohol jedynie pogorszył całą sprawę. Może gdyby przed jej przyjazdem nic nie wypił, byłoby inaczej. Nie mogła tego zagwarantować, ale okropnie żałowała wizyty na straganach. Kątem oka, prawego, bo na lewe nic nie widziała, ujrzała jaskrawy punkt wznoszący się przy drzwiach pokoju Bartka. Wyciągnęła ręce przed siebie, aby powstrzymać ciosy, ale Marcin jedynie złapał ją za nadgarstki i wykrzywił je w drugą stronę. Zahaczająca o barki fala bólu przyszyła przed ramię. Kość musiała pęknąć, bo rozległ się tępy dźwięk przypominający trzask. Nagle, gdy miał paść kolejny cios, wymierzony wprost w jeszcze nienaruszone żebra, linka latawca owinęła się wokół szyi Marcina. Na skórze pojawiły się delikatne wgłębienia, z których po chwili ciurkiem zaczęła płynąć krew. Mężczyzna upadł na podłogę, próbując oswobodzić się z uścisku. Ewa dyszała ciężko, obserwując, jak zabawka lewituje w powietrzu. Patrzyła na powolną śmierć Marcina i sądziła, że to wszystko to jest jedynie strasznym złudzeniem, które wytworzył jej własny umysł. Przypomniały jej się słowa okropnie wychudzonego, starego sprzedawcy. On każe najpierw tych złych, a później dobrych. Marcin przestał oddychać, a Ewa widziała, jak linka rozluźnia się i powoli zmierza ku niej.